Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz. A to jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator 2019. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie ze stacji Lowestoft na Norwich. No, tak to wygląda, jeśli chodzi o rozkład. Jest od prawa. Hello, driver. Tak. Dobrze, wszystko wiadomo. No, przyjmujemy pasażerów. Dobra, hamulec możemy dać na zwolniony, to jest diesel, nie pojedzie. Jeszcze sprawdziłem, czy aby na pewno na wyświetlaczu się nam dobrze pokazuje trasę. Ale jest w porządku. Jeszcze minutkę, poczekamy sobie na odjazd. Oczywiście ja muszę trochę nawadnić organizm, bo jak człowiek dużo mówi na tych odcinkach, to różnie to bywa. Jest widoczne miejsce pasażera? No, niestety nie ma w tym pociągu. No, szkoda, szkoda. Aby mogło to ładnie wyglądać. Dobrze, drzwi się zamykają. Nadajemy mocy. I ruszamy, brzęczyk był nawet. Taki cichutki dzisiaj ten pociąg w porównaniu co do wczoraj. Zaznaczono to od ostatniego odcinka, dla mnie to było wczoraj. No Państwo, myślę, że dwa dni temu. No, był poprzedni odcinek. Nie daje pełnej mocy, bo nie ma to sensu. To jest bardzo różnica w przyspieszeniu. Musimy pamiętać również o tym zapisywaniu co jakiś czas. Symulacja, jakby czasami coś się nieprzyjemnego miało wydarzyć. Ja za bardzo nie kojarzę tutaj sygnału. To może być mały problem. No to na zielono, jest na zielono. Ciekawe czemu nas to jest tak nastraszyło.
Dobra, i delikatnie hamujemy. Drzwi się otwierają. Leci króciutki spłędzik. Tylko trzyczłonowy jeszcze SZN. Dobra, odjazd. No na dzisiaj no nie będzie gadania tak jak wczoraj. Nie wiem, 125 minut na godzinę, czy nie wiadomo co, a z tym pracy sobie tak spokojnie to 60 będziemy jechać. I żeby nie przesadzić, nie? Nie buja po tych torach. No nie mają tu za prostych torów. Nie da się ukryć. Trochę buja jak w naszych starych radio kibelkach. Trochę podobne, no.
Dobrze, napiszmy sobie. Ostrzeżenie. Dobra, to jest pod górem, dlatego też nie hamuję. Bo siła grawitacji nas sama pociągnie w dół. Nie, ale tam to się tu nie rozpędza. Teraz możesz. Teraz zwalam przyspieszenie. No i teraz nas czeka prawdziwa jazda. Po prostu jedziemy z wystawioną prędkością. Nic się nie dzieje i przemierzamy sobie tereny. No, zaraz będzie ograniczenie do 20. Do 20. To drugi fragment widzę. Ma być ta 20. No już
Zosiu, nie złuj się na mnie, nie złuj się. No i potem znowu 60 i znowu 20. No i wjechaliśmy w ten teren ograniczający prędkość. No i trochę pod górkę podjeżdżam. No, most odwrotowy, nie? Tak. Most odwrotowy. No już mało takich. Już teraz mało takich mostów obrotowych, niestety. No i będzie można na chwilkę przyspieszyć lekko. Już to jest, no niedużo, nie wiem, tam do 30 może się rozwinie. Dobra, starczy. Daj zaraz hamować i tak. A to za sens.
I udało się rozwinąć do 60. Mam nadzieję, że się utrzyma te prędkości przez jakiś czas. To mi już powinno, jak mamy tam być 30, a jest 17 prawie, no. Może jeszcze po drodze sobie wyskoczy jakieś zwolnienie, ale już nie powinno to być chyba aż tak drastyczne. Czasami jak się takie większe obiekty wczytują, to trochę klatki spadają, bo uważam. Najciekawe, czy w tych pociągach też jest czuwek, na przykład jak u nas. Albo tak jak w nim, czy Zifa. Czy w tych też mają coś podobnego. Pamiętajmy o tym, aby zapisać symulację. To jest bardzo ważne. Będzie, czy nie będzie? Nie będzie. Udało się. Jak już było 61, to myślałem, że mi z dwa punkciki dostanę, a jednak upiekło mi się tym razem. Nie, no przy tym przyspieszeniu powinienem lecieć tak. I dobrze, no. 0 na 0. Wolnić i dopiero potem przyspieszać, nie? Tu będzie z rurki, to mi się nie opłaca. No i mi się opłaca. No i teraz powinienem dawać tak. Z powrotem na zero. Tak, żeby nie trzymać to silnika ciągle na obrotach. No to więcej roboty. Więcej roboty. Jakieś semafory przed nami.
No dobrze, drodzy Państwo, ale to by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.